O matko, chyba z newsami przegiąłem. Pojawiły się oficjalne wymagania sprzętowe Red Dead 2 na PC. Poza sporym 150 giga na dysku, do najniższych wymogów zalicza się i5 2500K lub AMD FX 6300, 8 giga RAMu i GTX 770 lub R9 280. Zalecane to i7 4770K lub Ryzen 5 1500X z GTX-em 1060 lub RX-em 480. Wszystko to jest zaskakująco niskie, więc może niezła optymalizacja. John Wick Hex już śmiga na komputerach. Recenzje podkreślają, że mimo systemu turowego, twórcom udało się odwzorować ducha filmowego akcyjniaka, lecz mimo atrakcyjnej grafiki czy fabuły, nie udało się uniknąć kilku potknięć. Mało animacji, kiepska sztuczna inteligencja oraz niska różnorodność wyzwań, ale warto. Poznaliśmy kilka szczegółów dotyczących trybu Spec Ops w Modern Warfare. Ma to być łącznik między fabułą a trybem sieciowym, oferujący wieloetapowe rajdy czy krótkie szturmy. W pierwszym dołączymy do czteroosobowych drużyn z opcją skradania lub głośnego ataku, drugi można rozgrywać solo. Ubisoft udostępnił Rabbids Coding za darmo. Jest to edukacyjny tytuł ze znajomymi królikami, który ma nas uczyć podstaw programowania w prosty i przyjemny sposób. Przygotowano 32 poziomy na stacji kosmicznej, gdzie podejmiemy się wyzwań kodowania, zaś później odblokujemy tryb swobodny. No evil, because I'm blind. Wczoraj Sony oficjalnie zapowiedziało PS5, a dziś dowiedzieliśmy się, jak wyglądały devkity konsoli. Rysunki patentów okazały się prawdą, ale nie jest to pewny wygląd produktu. Ważniejsza jest jednak wsteczna kompatybilność sprzętu oraz dystrybucja gier na płytach o pojemności 100 GB. A na koniec sukces mobilnego Call of Duty, gdyż okazuje się, że gra zaliczyła najlepsze otwarcie w historii gier mobilnych. Pobrano ją już 100 milionów razy, czyli od premiery osiągnęła dwukrotnie lepszy wynik finansowy niż Fortnite czy PUBG razem wzięte. Prawie 18 milionów dolarów w tydzień? Ładnie. No i pora uciekać, środowe montowanko woła.